14 maja 2024 roku. A piękna moja polanka w całej okazałości. Słoneczna. A już myślałam, że ten filmik odbędę w całości na polance, ale chyba pójdę w kierunku tej pięknej ścieżki, gdzie tak zdjęcia cudowne ostatnio zrobiłam, że wow, nadawałyby się na jakąś super wystawę. Proszę bardzo. Skowronek w górze. Przepiękny poranek majowy. Maj jest jednak niezrównany. Bezkonkurencyjny. Jedyny w swoim rodzaju. Są tacy, dla których maj jest ulubionym miesiącem. A gdybym ja miała odpowiedzieć na takie pytanie, a który to miesiąc jest moim ulubionym, to mówiąc szczerze, nie wiem. No ale teraz, po maleńkim zastanowieniu się, odpowiadam, tak, maj. Maj jest tym miesiącem. Niewiarygodnie przepięknym, cudownym. Z tą swoją zielenią błyszczącą, z tymi ptaszynami, które się uganiają, które po prostu się nie lenią, prześcigają się w tych swoich głosikach. A swoją drogą to jak to się trzeba napracować, żeby ten ptaszek usłyszał tego ptaszka? O kurczę, nic dziwnego, że te gardziołka ich po prostu są na wysokich obrotach. Myślałam, że o tej porze to już wszystkie pieski wyprowadzone, ale nie. To się dopiero chyba zaczyna. No nieważne. Jaki piękny obłoczek maleńki. O i Meszka też na moim telefonie. O kurczę, jak mnie wczoraj udziabała taka, to do teraz mam ślad taki, że o Jezu, jakby mnie smok użarł. O czym ja będę rozważać? O czymś bardzo istotnym. Co we mnie trudne. No bo rozprawiam tylko o tych wszystkich pozytywach. Rozprawiam o tym mocowaniu się ze sobą. A tak naprawdę wydaje mi się, że te wszystkie dyscyplinki, samodyscyplinki, to mocowanie się ze sobą powinnam zacząć od pytania, co we mnie trudne. Co sprawia, że inni mają ze mną podgórkę? Albo co sprawia, że to, co we mnie trudne, powoduje te różne zawirowania, których człowiek nie chce? A potem się zastanawia, jaka głupia byłam, jakbym zrobiła to, czy tamto, to by było inaczej. I tak dalej, i tak dalej. Warto sobie to pytanie zadać. Ja wczoraj zadałam sobie to pytanie i najpierw pomyślałam, że w ogóle nie ma takich, nie ma tych trudności. Przecież ja jestem łatwa w obsłudze, miła, sympatyczna, tolerancyjna, wyrozumiała, empatyczna. Same, och i ach. No tak, oczywiście. Każdy na pewno ma całą kolumnę tych wspaniałych cech, które mógłby wypisać, które w kontakcie z innym człowiekiem objawiają się w taki albo inny sposób. Ale dobrze, rzetelnie się przyłożyć do tego pytania. No bo żeby cokolwiek zmienić, a zmienić można tylko w sobie, tylko siebie, a przez to trochę wpływać na bliźnich, a przez to może trochę wpływać na świat, ale tylko i wyłącznie siebie można próbować zmienić. Próbować. No Meszki mnie atakują. Nie, no ludzie, człowieku, przecież tu komary odpuściły teraz Meszki. No przecież to i kurczę blade. Ach, zapomniałam, że Meszki w zeszłym roku nie było Meszek. No jej, nie mam niczego do oganiania się. No dobra, wracając do tematu, może się jakoś uda.
wrócić do tematu i odgonić meszki. Co we mnie trudne. Rzetelna odpowiedź na to pytanie może dużo zdziałać w naszym doskonaleniu się. Oczywiście są tacy, którzy powiedzą ci się doskonalić. Nie chcę, bo mi się nie chce, mam to gdzieś. Pewnie, że tak można podejść do sprawy. Ale doskonalenie się, nawet jak się ma 66 lat, ma sens. Ma sens. No to co we mnie trudne? Może taka mała publiczna spowiedź? Ta idealna Anka, tak dobrze postrzegana przez bliźniego, bo przyznam się, że jest całe mnóstwo ludzi, którzy myślą o mnie bardzo dobrze. No i tutaj człowiek jest narażony na to, że popadnie w rodzaj pychy. No tak, tak, jak mnie doceniają, jak zauważają, jak wychwalają i w ogóle i w szczególe. No to co we mnie trudne? Z czego zdaję sobie sprawę? Jak już zdyscyplinowana jestem i wykonuję coś w tych moich codziennych rytuałach, jest wspaniale. Ale jak tylko zdarzy się, że jest jakaś przerwa z powodu wyjazdu czy z powodu innych okoliczności, trach, koniec. Żeby wrócić do tego, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie korzystne, co naprawdę warto robić. Ach, zajmuje mi to dużo czasu. I to jest trudne nade wszystko dla mnie. Bo dla bliźniego co za różnica, czy ja robię ćwiczenia gimnastyczne, czy nie. O, mogę się okazać mniej sprawna w pewnych sytuacjach. Jakieś wędrówki, czy wyprawy, czy nie wiem czego. No ale taki defekt wcale nie ułatwia życia. Co we mnie trudne. A trudne jest również to, że czasami skrywam głęboko, nawet przed sobą, jakiś żal, jakąś urazę, jakieś ale, które potem ni z tego, ni z owego, w sytuacji może nawet nieadekwatnej do tych przestępstw, które czynią inni na mnie. I wtedy się zaczyna. Ła! A wypalam z jakąś akcją. Szybko i na temat. I czasami ktoś może poczuć się zdezorientowany. Bo to taka błaha sprawa, a tak mocno zabolało. No to jest we mnie trudne. Bo co trzeba robić? Bo trzeba robić na bieżąco. Nie podoba mi się to. Źle się z tym czuję. To mi utrudnia dobrą relację z tobą. Musimy coś z tym zrobić. Przy ja tego nie zmienię, ale ty możesz. No i prosta rozmowa. Nie zawsze tak mam, nie aż tak często, bo sobie to uświadamiam, ale jest. Co we mnie trudne? A trudne jest również, że przy całym moim optymistycznym nastawieniu do życia, tej radości i tego wszystkiego, co pielęgnuję w swoim sercu, bywa, że pogrążam się w otchłanie rozpaczy. O, rozpaczy może nie, ale jakiegoś smutku nieuzasadnionego, który przychodzi nie wiadomo skąd, czasami nie wiadomo skąd, a czasami wiadomo. Otrząchnąć się z tego to nie jest jakaś specjalna trudność znowu, która by mi nie pozwalała radośnie żyć, ale jest. Aj, właściwie walczyć z tym nie ma co, bo to takie zwyczajne. Ale na to pytanie, co we mnie trudne,
Warto sobie odpowiedzieć. To tu, przy tej spowiedzi publicznej, powiedziałam tylko o niektórych. A trochę by się tego uzbierało. Ale to muszę zostawić już dla siebie. Co we mnie trudne? Dobre pytanie. Ale jeśli już zdaję sobie sprawę z moich słabości, z tego, co we mnie trudne, nie wpatruję się w to całymi dniami, tygodniami, miesiącami, latami. Nie ubolewam, nie utyskuję. Tylko próbuję coś z tym zrobić. A jeśli próbuję, to czasami się udaje. I wychodzę na prostą, i jest radośnie, jest dobrze. I człowiek wzmocniony tym mocowaniem się, wzmocniony mocowaniem się, po prostu wie, że dał radę. Że jest lepszy. Że wrócił do tego, co jest dla niego wartościowe. I nie pielęgnuje tego rozmyślania o tych słabościach, o tych trudnościach. Tylko skupia się na zupełnie czymś innym. No piękny zakątek. No chciałam iść bardziej na polankę, ale jakiś mały wiaterek się uruchomił. A ta ptaszyna tutaj, ależ cudowne miejsce. No i tyle w tym temacie. To pytanie przyszło do mnie wczoraj. Co we mnie trudne, od czasu do czasu muszę sobie je zadać. Co jeszcze we mnie trudne, do czego mogę się tu przyznać? Czasami robię dobrą minę do złej gry. A to się trochę pokrywa z tym udawaniem, że wszystko jest świetnie. Mina taka i taka, a w środku kotłowanina. No to jest jakiś rodzaj nieszczerości wobec innego człowieka i wobec siebie. A ileż takich sytuacji jest i pewnie będą. Ale dobrze, że jest świadomość tego wszystkiego, że jest wiedza na ten temat, którą trzeba pogłębiać. I zdawać sobie z tego sprawę. Taka, że ja mądra jestem. Ten piękny, majowy, rozśpiewany poranek. Ale nie wpatruję się w te moje słabości. Nie dodaję im mocy. Mam tylko o nich wiedzę. I próbuję coś z tym zrobić. Aha! Pięknego, spokojnego, radosnego dnia. Z taką refleksją właśnie. To jest ważne pytanko. Co we mnie trudne?